Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym, powiedziałabym spontanicznym filmiku, bo ostatni raz nagrywałam tak. Nie wiem ile czasu temu, ale na pewno było to dawno. I zapewne część z Was pamięta te takie stare filmy, które pojawiały się na YouTubie, albo w sumie te pierwsze filmy na starym YouTubie, kiedy dziewczyny robiły całą masę tego typu tagów. Zresztą ja też na swoim kanale mam taką playlistę, gdzie możecie posłuchać tagi, które sama wykonywałam, sama robiłam. Ale jakiś czas temu, tak mniej więcej 2 tygodnie temu, może troszkę więcej, zostałam otagowana przez Vienna in the Bag do zrobienia właśnie tego tagu. A ponieważ obiecałam, to zawsze obietnicę dotrzymuję i dziś zapraszam Was na taki spontaniczny, luźny filmik. Zanim jeszcze przejdę do odpowiadania na pytania, które mam tutaj przygotowane, to chciałabym Was bardzo, ale to bardzo serdecznie zaprosić na kanał Vienna in the Bag. Zostawię Wam oczywiście w opisie link do tego kanału. Dlaczego? Ponieważ uważam, że jest on prowadzony przez fantastyczną, młodą dziewczynę, kobietę, która podobnie jak ja ma pasję do kosmetyków, uwielbia torebki Pinko, bardzo fajnie się wypowiada, ma taki luźny, spontaniczny kanał, pojawiają się na nim fajne filmiki i naprawdę warto ją odwiedzić, warto polubić, warto posubskrybować, a jeśli macie konto na Instagramie, to również zapraszam Was tam bardzo serdecznie. Taki mały wstęp, zaczynamy moi drodzy. Pierwsze pytanie, jak wygląda Twoja toaletka? Miejsce, w którym się malujesz. I teraz przenosimy się na chwilę do mojej sypialni i zobaczycie, jak to wygląda. No to zacznijmy właśnie od tego, jak wygląda ta moja toaletka. Słuchajcie, ustawiłam się tutaj, żeby było całość dobrze widać, bo wpada mi światło przez wejście od balkonu i tutaj robi się cień, więc tak będzie najlepiej. I zacznijmy od samego początku, czyli od lustra. Lustro jest z Agata Meble kupione w zeszłym roku. Zależało mi na tym, żeby było właśnie takie duże, dekoracyjne lustro na tej ścianie. Następnie półka, którą widzicie tutaj i ona też schodzi po boku, żeby troszeczkę z boku, żeby troszeczkę zasłonić kaloryfer. Jest to wycięta płyta MDF z IKEA. Wyciął mi ją mój tata właśnie na moje życzenie i moją prośbę, żeby tak to wyglądało. Kaloryfer jest jeszcze nieosłonięty. Będzie tutaj taka ażurowa zasłona, która będzie się idealnie komponowała też z lustrem, więc na razie to jeszcze tak wygląda. Nie mam też krzesła, korzystam z takiej małej pufy, więc tutaj też to się zmieni. I jak widzicie, nie mam tutaj żadnych szafek, półek i szuflad. Zależało mi na takiej minimalistycznej wersji. Tutaj z boku stoją bomboniery szklane, które zamówiłam sobie w sklepie internetowym. Spróbuję Wam zostawić link do tego sklepu, jeśli lubicie takie właśnie szklane elementy. Tutaj mam mniejsze lustro, zaraz przejdziemy bliżej, żeby Wam też opowiedzieć co i jak. Mniejsze lustro, które również widzieliście już na moim kanale. Pojemniki na pędzle i tutaj mam takie pojemniki, które idealnie, właśnie szklane, które idealnie pasują mi do lustra. I trzymam sobie w nich różne makijażowe gadżety. No i teraz zrobimy takie właśnie zbliżenie. Lustro, Easy Hold. Zostawię Wam link do filmu, w którym opowiadam Wam właśnie o tym lustrze. Sprawdza się u mnie genialnie do makijażu. Gorąco Wam polecam, chociaż teraz w okresie letnim, kiedy mam tutaj dużo światła w sypialni, tak na dobrą sprawę nie potrzebuję zapalać tych wszystkich lampeczek, które tutaj działają w tym lustrze, więc po prostu korzystam sobie z niego w ten sposób, ale jestem bardzo, bardzo zadowolona. Pojemniki, w których trzymam pędzle, są z TK Maxa i też ostatnio powiem Wam, że robiąc zakupy w TK Maxie zauważyłam, że pojawiło się dużo właśnie takich plastikowych, przezroczystych pojemników, więc na pewno jeśli czegoś takiego szukacie, to sprawdzajcie sobie w TK Maxie. No i teraz tak, podstawka, którą tutaj widzicie, jest z Homla. To takie pudełeczko szklane też jest z Homla. Tutaj trzymam sobie waciki, jakieś patyczki, wszystko to, co służy mi do poprawek w makijażu. No i właśnie te szklane bomboniery, o których Wam opowiadałam. I tutaj mam miniaturki różnych kosmetyków. Także tak prezentuje się właśnie moja toaletka. Czekajcie, pokażę się. O. Wracamy do naszego tagu, wracamy do mojego telefonu.
I muszę Wam powiedzieć, że pytań jest 16. I jak przygotowywałam się właśnie do tego filmiku i tak sobie czytałam te pytania, to mówię, kurczę, ale ten film będzie nudny, bo ja tak naprawdę nie jestem ani ekspertem od makijażu, ani nie jestem makijażystką, tym bardziej nie pasjonuję się makijażem, zawsze on wygląda tak samo na mojej twarzy. No i tak sobie pomyślałam, co ja tak na dobrą sprawę mogę Wam o tej mojej toaletce powiedzieć. I mam nadzieję, że ten film nie będzie zbyt długi i zbyt nudny dla Was. Więc drugie pytanie. Jak wygląda Twoja wymarzona toaletka? Moi drodzy, ja nie mam wymarzonej toaletki. Wiem, że niektóre dziewczyny chciałyby mieć takie toaletki piękne, jak w amerykańskich filmach, gdzieś z ogromną garderobą. Ja nie mam takich wymagań. A wiecie dlaczego nie mam? Dlatego, że toaletka to nie jest miejsce, przy którym ja spędzam dużą ilość czasu. Ale też właśnie nie jestem osobą, która pasjonuje się makijażem, testuje dużą ilość kosmetyków makijażowych. Jakoś tak, no, zdecydowanie wolę stawiać na pielęgnację niż na ten makijaż. Makijaż jest zawsze i zawsze będzie dla mnie dodatkiem, więc też nie potrzebuję mieć takiego miejsca, w którym będę czuła się jakoś bardzo komfortowo, idealnie stworzone, piękne, glamour i nie wiadomo co. Nie, ja bardziej wolę taką minimalistyczną przestrzeń, jeśli chodzi o toaletkę. Więc tak jak mówię, dla mnie nie ma znaczenia, jak będzie ona to wyglądała. Ma być przede wszystkim funkcjonalna i ma być taka, jakbym chciała, żeby po prostu, żeby ładnie wyglądała. O, mam nadzieję, że już wiecie, o co mi chodzi. Przechodzimy do kolejnego pytania. Jaka jest najstarsza rzecz w Twojej toaletce? Powiem Wam tak, najstarszą rzeczą w mojej toaletce jest jeden pędzel. Już Wam go pokazuję. To jest pędzel od marki Hakuro, który nie ma żadnego już napisu, żadnego znaczka, oznaczenia. Jest naprawdę, powiedziałabym tak brzydko, zjechany. Już tutaj kolorystycznie wszystko zaczyna się zmieniać, ale to jest jeden z moich ulubionych pędzli do brwi. Po prostu uwielbiam ten pędzel i będę musiała go zmienić za jakiś czas, ponieważ podjęłam taką decyzję, że zainwestuję w nowe pędzle, które też tutaj mam i zaraz Wam je pokażę. Ale gdybym miała powiedzieć, że taki najstarsza rzecz w mojej toaletce, to jest, słuchajcie, właśnie ten pędzel. No i teraz pytanie numer 4. Jaka jest najnowsza rzecz w Twojej toaletce? I to są właśnie najnowsze pędzle, które przyszły do mnie kilka dni temu. Pędzle od Tom Ford. I tutaj mam pędzel numer 11 i pędzel numer 02. Jak widzicie, jeszcze w osłonkach, ponieważ są kompletnie nieużywane. Ale słyszałam o tych pędzlach naprawdę bardzo dużo dobrego. Już nie mówiąc o tym, że są one niesamowicie drogie. Więc zobaczymy, jak się sprawdzą. A przy okazji muszę Wam powiedzieć, że ja nie mogę stosować pędzli z naturalnego włosia ze względu na wrażliwość mojej skóry. I parę razy tak mi się zdarzyło, że kiedy użyłam właśnie taki pędzel z naturalnego włosia, to zaraz na mojej twarzy czy na szyi pojawiały się czerwone plamy. Więc ja muszę mieć pędzle z włosia syntetycznego, to jest dla mnie bardzo ważne, a podobno od niedawna Tom Ford właśnie takie pędzle tworzy. Także to jest najnowsza rzecz w mojej toaletce. Pytanie numer 5. Jaka jest najtańsza rzecz w Twojej toaletce? I tutaj posłużę się już kosmetykami. Najtańsza rzecz, jaką posiadam, to jest właśnie ta odżywka baza od marki Eveline 3 w 1, chyba tak. Poczekajcie, nie tutaj, tak, 3 w 1, do rzęs i do brwi, stosuję ją od lat, uwielbiam, wiele razy Wam o niej mówiłam, ten właśnie oto produkt, nie wyobrażam sobie takiego mojego codziennego albo nawet wyjściowego makijażu bez tej właśnie odżywki, bez tej bazy pod tusz. No i skoro było o najtańszej rzeczy, to teraz pytanie numer 6. Jaka jest najdroższa rzecz w Twojej toaletce? No i tak przeglądałam i zdecydowanie najdroższą rzeczą jest podkład od marki Estée Lauder Re-Nutriv z SPF 20, który mam w odcieniu 2W1 Down. Proszę bardzo, tak się prezentuje. Nie stosuję go aktualnie, używam go w okresach mniejszego nasłonecznienia, a przede wszystkim kiedy jest chłodniej, czyli wiosna, zima i jesień. Będzie ok. Mam jeszcze ponad połowę opakowania,
Bardzo fajny podkład. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo, ale to bardzo fajny podkład. Natomiast, no, niestety jest to drogi produkt. Ale może zrobię na jego temat jakąś oddzielną recenzję na moim blogu. Zobaczymy. Na razie Wam o nim nie opowiadam, między innymi dlatego, że po prostu go nie stosuję. Jak wrócę, to pomyślimy. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie recenzję właśnie tego podkładu. Dobra, idziemy dalej. Pokaż, pytanie siódme, pokaż top 5 z Twojej toaletki. I wiecie co? Ja miałam tutaj ogromny problem, żeby wybrać top 5. Bo tak na dobrą sprawę, jak przeglądałam te wszystkie moje kosmetyki makijażowe, a wcale nie jest ich tak za dużo, to mogłabym pokazać Wam wszystkie, ponieważ wszystkie u mnie się dobrze sprawdzają, wszystkie są jakimś tam, w jakimś sensie top. Wszystkie zużywam cały czas, więc ciężko. Ale wybrałam 4. Wybaczcie, że zmienię trochę te top 5. Wybrałam 4. Zacznę od pierwszego produktu, bez którego nie wyobrażam sobie okresu letniego. A jest to taka baza rozświetlająca, brązująca od marki Vita Liberata. Jak widzicie, już mi się tutaj kończy. O, ale wracam do niej regularnie. Fantastyczny, cudowny produkt, bez którego nie wyobrażam sobie okresu letniego. Nie stosuję praktycznie w tej chwili żadnych podkładów, kremów, BB, CC. Widzicie go dzisiaj na mojej skórze i daje taki efekt glow. O, jest tylko delikatnie przypudrowany. Bardzo, ale to bardzo lubię ten produkt i gorąco Wam polecam. Kolejny numer 2 to będzie bronzer. A dokładnie Trio z serii Bronze Goddess od Estée Lauder. Czekajcie, pokażę Wam, jak on wygląda w środku. O, w ten sposób, widzicie? O, widzicie? Zużywam namiętnie i mam wrażenie, że on się nigdy nie kończy. Po prostu jest tak wydajny produkt. No oczywiście, mamy tutaj duże opakowanie. To jest, marka Estée Lauder jest marką selektywną. Zresztą piękne opakowanie, zobaczcie. Ale to jest taki bronzer, który sprawdzi się przy każdym typie skóry, kolorze skóry, bo możecie go fajnie ze sobą łączyć, mieszać, stosować pojedynczo. Mamy tutaj chłodny odcień, ciepły odcień, plus do tego właśnie taki pudrowy kolor. Bardzo fajny produkt, naprawdę bardzo fajny produkt. Numer 3, moi drodzy, rozświetlacze. To jest w ogóle mój hit, jeśli chodzi o okres letni, ale ja te rozświetlacze stosuję przez cały rok i Wy już je też doskonale znacie, ponieważ są to rozświetlacze od marki Estée Lauder i znowu mamy tutaj Bronze Goddess. A dlaczego ja te rozświetlacze tak uwielbiam? Z dwóch względów. One obłędnie pachną, pachną jak perfumy właśnie Bronze Goddess, więc ja je uwielbiam przez to. Chociaż ten zapach, powiem Wam szczerze, nie utrzymuje się jakoś długo na skórze, ale już sam ten moment aplikacji, kiedy sobie nakładamy rozświetlacz, kiedy otwieramy to opakowanie i czujemy ten zapach, jest po prostu wow. A druga sprawa to to, jak one wyglądają na skórze. Nie wiem, czy będziecie teraz widzieć, mam odrobinę po prostu tego rozświetlacza tutaj w wersji, już Wam mówię, wersji tak tej złotej, czyli 02 Solar Crush. O, zobaczcie, to jest rozświetlacz taki żelowo-pudrowy, bardzo, ale to bardzo wydajny. Więc też świetna opcja, jeśli potrzebujecie takiego rozświetlacza, który będzie Wam służył naprawdę na długo i chcecie zainwestować Wasze pieniążki, coś wspaniałego. W ogóle piękne opakowania, ten cudowny zapach, to jak ten rozświetlacz wygląda na skórze, możecie go stosować tak na dobrą sprawę na całe ciało, to jak jest wydajny, to jest ich ogromny plus. I też tutaj zaznaczę, są 3 wersje tego rozświetlacza. Ja posiadam akurat 2, czyli 02 i 03, które najbardziej pasują do mojej karnacji. Taki korektor, który uważam, że każda z Was powinna mieć, chociaż nie jest to moim zdaniem korektor do stosowania na dzień, a mam tutaj na myśli Shape Tape od Tarte. I pewnie też większość z Was słyszała o tym korektorze.
To jest tak mocno kryjący korektor i tak gęsty i treściwy, że wystarczy dosłownie odrobina tego preparatu, żeby na przykład nałożyć sobie w okolicy oczu i zasłonić sobie worki pod oczami albo rozświetlić tę okolicę. Bardzo, ale to bardzo taki treściwy i tak jak mówię, dosłownie odrobinę nakładamy, żeby tutaj ładnie rozprowadzić, ale to jak on kryje. I uwierzcie mi, że ja w ostatnim czasie, zresztą wiecie, widzicie już tutaj resztkę mojego siniaka pod oczami, robiłam zabieg pod oczy, ten siniak bardzo mocno mi się tutaj rozlał. Ja nie lubię takiego dużego efektu korektora pod oczami, nakładam naprawdę niewiele tego produktu, troszkę rzeczywiście on przebijał, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że ja po prostu starałam się delikatnie przykryć tego siniaka. Ale można sobie takim korektorem, właśnie tym korektorem Shape Tape zasłonić praktycznie wszystko. Świetny, świetny produkt, ale tak jak mówię, moim zdaniem absolutnie nie jest to kosmetyk do codziennego stosowania, zwłaszcza jeśli jesteście tak jak ja w moim wieku, albo jesteście starsze, kiedy macie zmarszczki już pod oczami, ten korektor ze względu na swoją formułę może w te zmarszczki wchodzić, trzeba wiedzieć jak się nim posługiwać, ale do takich zadań specjalnych jak najbardziej tak. Lecimy dalej, pytanie numer 8, czy masz książki o tematyce makijażu? Nie. Pytanie numer 9, twoje top 5 pędzli do makijażu? No właśnie, pierwszy pędzel, który jest moim top 5, to zdecydowanie pędzel do pudru od marki Nanshi. Wybaczcie, pędzle są w tej chwili brudne, ponieważ rano się szykowałam, nie zdążyłam ich jeszcze uprać, więc zaraz idą do czyszczenia, ale ten pędzel puchowy, włosie, to jak jest zrobione, coś wspaniałego. W ogóle marka Nanshi, świetna marka tworząca pędzle do makijażu. Mam go już naprawdę kilka dobrych lat i bardzo go lubię, więc to jest pierwszy pędzel. Drugi pędzel to jest Hakuro. I znowu już dokładnie, całkowicie wszystko mi się tutaj z niego usunęło, wszystkie napisy, więc nie pytajcie mnie proszę jaki to jest numer. To jest taka mała kuleczka do aplikacji przede wszystkim pudru tutaj w takich okolicach jak przy nosie, nad ustami, czy właśnie do nałożenia pudru na korektor. Fantastyczny pędzel. Nie wiem kompletnie, czy jest jeszcze dostępny, bo on już ma parę dobrych lat. Lecimy dalej. No właśnie, ten mój ulubiony pędzel od Hakuro, znowu do brwi. I pokażę Wam tutaj trzy pędzle. To są takie kuleczki. Wszystkie są znowu od Nanshi. I one bardzo fajnie sprawdzają się do nakładania cienia w zewnętrznych kącikach, wewnętrznych kącikach, bo są malutkie, mięciutkie, przyjemnie się nimi pracuje i one nazywają się Nanshi Crease lub Tapered Crease, jakoś tak. No. W każdym razie zerknijcie sobie na stronę Nanshi, polecam Wam bardzo dobre pędzle w dobrych cenach. No i to będzie tyle, jeśli chodzi o pędzle do makijażu. No dobra, moi drodzy, a w sumie to moje drogie panie, lecimy dalej. I pytanie numer 10. Jeśli mogłabyś być kosmetykiem, to jakim i dlaczego? I to jest kolejne podchwytliwe pytanie, bo naprawdę ciężko jest wybrać, zdecydować, którym kosmetykiem chciałoby się być. A ja bym chciała być na przykład tuszem do rzęs, bo wtedy dawałabym poczucie kobietom, że mają takie piękne, długie firanki, piękne rzęsy, podkreślone, oko im się otwiera, ten ich zalotny wzrok i tak dalej. Ale z drugiej strony chciałabym być też albo czerwoną pomadką, która dodaje takiego seksapilu i kobiecości, albo też fajnym błyszczykiem, który będzie powiększał usta. Więc same widzicie, to wcale nie jest takie proste pytanie. Lecimy dalej. Pytanie numer 11. Czym kierujesz się kupując nowe kolorowe kosmetyki? Przede wszystkim tym, żeby były dobrze dopasowane do mojego typu skóry, jeśli rozmawiamy o podkładach, czy o pudrach, czy też o korektorach, żeby miały taką kolorystykę, która będzie dopasowana do mojej karnacji. I tak naprawdę wszystko. Jeśli wybieram tusz do rzęs, to chciałabym, żeby ten tusz podkręcał moje rzęsy i je wydłużał. Jeśli kupuję błyszczyk, to chciałabym, żeby był jak najjaśniejszy, taki nudziakowy, ale żeby dawał piękny połysk na ustach. Jeśli wybieram cienie do powiek, to tutaj raczej nie kieruję się specjalnie czymś
jakimiś wskazówkami, wyznacznikami. Wybieram te, które po prostu mi odpowiadają i które mi pasują. Co mogłabym tutaj jeszcze powiedzieć takiego? No tak jak powiedziałam, podkład, róż, bronzer, korektor, wszystko musi być dopasowane do kolorystyki mojej twarzy, mojej skóry, do tego jaki mam typ skóry, więc tym przede wszystkim się kieruję. Pytanie numer 12. Czy dopasowujesz makijaż do pory roku? Nie. Chociaż słuchajcie, czasami tak mam, że jesienią lubię takie odcienie bardziej brązów, złota, czasami latem po takie kolory sięgam, raczej nie maluję się w jakieś jaskrawe odcienie. Ja generalnie, tak jak powiedziałam, mało się maluję. I raczej ten mój makijaż jest taki, jak widzicie dzisiaj. Bronzer, rozświetlacz, podkreślone brwi, podkreślone rzęsy i tyle, słuchajcie. Nawet widzicie, dzisiaj nie mam pomalowanych ust, właśnie z tego względu, że rozmawiamy sobie tak na luzie, a w ciągu dnia, kiedy siedzę w domu, pracuję w domu, nie nakładam absolutnie żadnych błyszczyków, pomadek, błyszczyków jakichś kryjących, pomadek zasychających. No po prostu nie widzę kompletnie w tym sensu, więc... Tak, jeśli chodzi o mój makijaż, to wygląda. Pytanie numer 13. Czy podążasz za makijażowymi trendami? Nie. Już wam powiedziałam. Nie interesuje mnie to kompletnie. Nie jestem makijażystką. Nie specjalizuję się w makijażu. Nie wykonuję makijaży. Nie prowadzę kanału makijażowego, więc no po prostu nie. Lecimy z następnym pytaniem. W reklamie jakiego kosmetyku, jakiej kampanii byś chciała wystąpić? Wiecie co? Ja jak już bym miała tak wybierać i wybierać, to raczej bym chciała wystąpić w kampanii czerwonej pomadki Mademoiselle od marki Chanel. Ich kultowej pomadki. Wtedy tak. Bardzo bym chciała wystąpić w takiej reklamie, właśnie w tym takim stylu Chanel, pięknym, kobiecym, no i ta czerwona pomadka. Wtedy na pewno tak. Dalej, pytanie numer 15. Jakie są twoje ulubione marki kosmetyczne? Powiem wam tak, jeśli chodzi o marki kosmetyczne makijażowe, bo tutaj rozmawiamy o tej naszej toaletce i kosmetykach do makijażu, to zdecydowanie najbardziej jestem zadowolona z kosmetyków makijażowych marki Estée Lauder. I jak wiecie, jakiś czas temu, kilka dobrych lat temu, przekonał mnie do nich Paweł Borkowski, który jest głównym makijażystą marki Estée Lauder. Dzięki niemu też poznałam wiele świetnych produktów. On sam malował mnie tymi kosmetykami, więc widziałam, jaka jest ich trwałość, jaka jest ich jakość. Do tej pory mam bardzo dużo kosmetyków tej marki, zresztą dzisiaj też widzieliście. Podkłady, pudry. Jak rozwijacie sobie opisy do mojego filmu, to też zazwyczaj podaję wam listę kosmetyków, którymi wykonałam sobie mój makijaż i też prawie zawsze widzicie, że tam się regularnie przewijają kosmetyki marki Estée Lauder, bo ja po prostu je lubię. Lubię za trwałość, lubię za jakość, lubię nawet za cenę, za kolorystykę, za możliwość wyboru. Tak, zdecydowanie taką marką jest Estée Lauder, po którą sięgam od wielu lat. Jeśli chodzi o błyszczyki i pomadki, to uwielbiam Chanel, w ogóle uwielbiam błyszczyki Chanel i też staram się regularnie raz na jakiś czas kupić sobie błyszczyk Chanel tak właśnie dla siebie, ale mam też ich kultowe właśnie pomadki. Jeśli wiecie co, tak sobie popatrzę na coś nowego, co odkryłam ostatnio i co bardzo dobrze się u mnie sprawdza z takich marek makijażowych, to muszę wam powiedzieć, że marka Tarte. Tarte Cosmetics, marka, która bardzo mnie pozytywnie zaskoczyła, również jakością swoich produktów, ale też ich trwałością i tym, jaka jest filozofia marki, z czego te produkty są tworzone, jakie tam są składniki. Naprawdę bardzo pozytywnie i to też jest taka marka. Oczywiście nie znam wszystkich produktów tej marki, stopniowo sobie je tam testuję i mam już swoich ulubieńców, ale muszę wam powiedzieć, że Tarte na pewno znajdzie się na tej liście marek kosmetycznych, makijażowych, które mogłabym wam polecić. No i moi drodzy, ostatnie pytanie, 16, dobrnęliśmy do końca. Czyli co jest na twojej kosmetycznej chcieliście? I teraz uwaga, nie ma na niej kompletnie nic. Wiem, że to może wam się wydawać dziwne, ale ja nie robię takiej chciej listy,
must have, jeśli chodzi o makijaż. Jeśli kończą mi się jakieś kosmetyki, idę do drogerii, kupuję, czy do perfumerii, kupuję sobie kolejne. Nie mam czegoś takiego, że och, to bym chciała mieć, o, bo to ktoś tam pokazał, jakaś influencerka i ja też bym chciała to przetestować. A ja w ogóle też tak mam, słuchajcie, że jak widzę jakieś kosmetyki, które przewijają się przez jakiś czas wszędzie, to mnie troszkę od nich odpycha, ale dopiero po jakimś czasie zaczynam się nimi interesować. Kiedy już tak o nich ta cała reklama, ten marketing, wszystko przycichnie, to wtedy dopiero zaczynam się nimi interesować i zazwyczaj właśnie z takim opóźnieniem, bo gdzieś tam mnie pytacie w komentarzach, czy słyszałam albo czy testowałam taki kosmetyk, a ja mówię, że nie, bo dopiero będę go sobie testować, gdzieś go tam mam na liście, no i tak to u mnie wygląda. Jeśli chodzi o kosmetyki makijażowe, nie mam czegoś takiego. To nie jest tak, że zobaczę albo usłyszę, czy zobaczę reklamę, albo usłyszę o jakimś kosmetyku makijażowym, że jest taki wow i od razu go muszę mieć. Nie. Nie mam czegoś takiego, nie mam listy, jeżeli chodzi o kosmetyki makijażowe, nie mam takiej chciej listy, jeśli chodzi o pędzle, nie zbieram, nie kolekcjonuję. Wiem, że wiele dziewczyn tak robi, wiem, że młodych dziewczyn tak robi. Ja nie zbieram absolutnie kosmetyków, a tym bardziej nie zbieram kosmetyków do makijażu. Poza tym pamiętajcie, kosmetyki makijażowe też mają swoje terminy przydatności. Okej, no powiecie, no dobra, pomadka może tam być otwarta przez 2 albo nawet 3 lata. No okej, ale jeżeli będziecie mieć 50 pomadek, no to jaka jest możliwość, a w sumie to statystycznie możliwość wykorzystania i zużycia ich wszystkich? No mała, no chyba że zjadacie pomadkę. Ale raczej wątpię, żeby wam się to działo, chociaż o takich przypadkach też słyszałam, o różnych przypadkach, jeśli chodzi o pomadki, ale to nie jest film na ten temat. Natomiast tak, albo w sumie to nie. Nie mam żadnej chciej listy. Moi drodzy, i to będzie koniec, jeśli chodzi o ten dzisiejszy tak, właśnie taki luźny filmik. Przepraszam was za światło, które się zmienia, ale dzisiaj mamy tak dosyć dużo chmurek, w ogóle miało padać, a pogoda jest przepiękna. Wiecie teraz, jak wygląda moja toaletka, która jest jeszcze nieskończona. Mam nadzieję, że za jakiś czas będę mieć już właśnie taki fajny podnóżek, który sobie wypatrzyłam, zasłonięty kaloryfer. Znacie takie moje topowe kosmetyki do makijażu? Wiecie już teraz, jak wygląda ta cała kwestia, jeśli chodzi o makijaż z mojej strony. No i myślę, że tym akcentem mogę się już z wami pożegnać. Trzymajcie się cieplutko i widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki, pa!